Obiecane przemowy, a że dzisiaj przybył na wernisaż przedstawiciel władz samorządowych, pan Paweł Marzykowski, pan starosta. Zapraszamy na chwilę, tutaj będzie przemowa. O, dzisiaj się nie umawialiśmy. Na przemowę. A, na przemowę, no tak. Mikrofon, proszę. Jest włączony. Tak, jest włączony. Szanowni Państwo, oczywiście Paweł, dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ta wystawa była w Olkuszu. Tak, to już jest, no nie do końca ta, bo to jest jakby druga już edycja. Część prac jest inna. Tak. Ale ten sam skład. Tak, artyści ci sami. No nie wiem, czy mogę zdradzić, no bo szykujesz się do... No, mogę? Chyba tak, nie wiem, co chcesz powiedzieć. O wydarzeniu na przyszłą sobotę zaplanowałem. A tak, można tak? powiedzieć. Tak. I chciałem, właśnie tu zdradzam już, tak? W przyszłą sobotę Paweł planuje... Wspólnie z artystami, tak, obecnymi, aukcję charytatywną dla Ukrainy. Dla Ukrainy, ogólnie, tak. I właśnie bardzo mi się podoba ten pomysł i to, że to będą właśnie, że będzie można wylicytować obrazy tutejszych naszych artystów. I to myślę, że będzie bardzo fajna inicjatywa i myślę, że będzie to duży sukces.
No, myślę, że uzbierasz dużo pieniędzy. Ja myślę, że jak przyjdą władze samorządowe, jak przyjdzie... Po podwyżkach, tak? Ale też po nowym ładzie. Na wszelki wypadek. Szanowni Państwo, nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Gratuluję wszystkim Państwu wystawcom swoich tych prac wystawionych. Przyjdę na pewno ja i spróbuję ściągnąć jeszcze osoby zainteresowane. Z kasą. Proszę, z kasą. Nie będę przeciągał. Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę Państwu przyjemnego oglądania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, trochę to było trochę wyprzedzenie tego, co chciałem powiedzieć. O tym jeszcze chwilkę później powiemy. Artystów zapraszam z powrotem tutaj. Nie ma łatwo. Mirek, Zbyszek, Basia, Grzegorz. Dzień kobiet to już nie. Tak. Rzeczywiście wystawa była już w Olkuszu troszkę w innej formie i miała też inny tytuł. To była wystawa Artyści Miechowscy. I prace, niektóre się pokrywają, ale w dużej mierze są inne. Także to są dwie różne wystawy tak naprawdę. Chociaż artyści ci sami. Bardzo mnie cieszy to, że środowisko miechowskich artystów tak myślałem, że to już za mną, ale że jest tak silne i zintegrowało się. Jest dużo wystaw, w których bierze udział i coraz to nowe pomysły powstają. Na pewno w przyszłym roku, w styczniu, będzie wystawa w Nowym Targu, w galerii Jadki. I jest pomysł, żeby, bo to już nawet pan burmistrz na wystawie w Olkuszu mówił, że chciałby, żeby nasza reprezentacja artystów miechowska wyjechała gdzieś za granicę. I powstał pomysł, żeby pierwsza wystawa była na Litwie. Tu artyści chyba teraz dopiero się dowiedzieli, ale to ten pomysł powstał 2 dni temu. Pan burmistrz zresztą dzwonił, przepraszał, że się dzisiaj nie może pojawić. Chyba trochę się przeziębił i też wszystkich pozdrawia. Myślę, że za tydzień na koncercie i na aukcji się pojawi. Tak jak przedstawiciel, tak jak pan starosta. I będziemy mogli trochę prac miechowskich artystów zakupić. Wiem, że dzisiaj rozmawiałem z Kubą Gołębiem, który też zadeklarował, że przekaże jedną ze swoich fotografii na aukcję. Tutaj wszyscy artyści jednogłośnie powiedzieli, że wezmą udział. Zresztą częściowo już te prace znajdują się w galerii. Ale może za dużo o tym, co będzie za tydzień. Kto chce z artystów coś powiedzieć? Oprócz mojej mamy, bo wiem, że ona chce. Nie wiem, to by tam. Ale za chwilę. Widzisz, nikt nie chce. Musisz. Wszyscy chcą, tylko się boją nowego dyrektora. Oczywiście, taki groźny. Proszę Państwa, no cóż, sposoby widzenia, więc każdy patrzy inaczej. Myślę, że każdy odsłania to, co mu w duszy gra. A gra nam różne melodie. Raz wesołe, raz smutne. Czas jest smutny, więc powinniśmy być dla odmiany radośni. No i tak każdy też na swój sposób się, myślę, stara. Proszę Państwa, nie byłam w Olkuszu na wystawie właśnie tej, o której była mowa, bo byłam troszkę wcześniej, ale tutaj mamy zupełnie inną
rację, zupełnie inaczej wystawia się ogląda. Ona jest bliżej nas. Galeria jest mniejsza, niższa, ale jeśli chodzi o długość galerii, to zmierzyłam, że ta wystawiennicza, zasadnicza część Jaka Wolkuszu jest nawet nieco mniejsza. Oni mogliby to rozbudować, no ale nie będziemy im podpowiadać jak. Proszę Państwa, no inne mamy priorytety. Wolkuszu przez 20 lat czy więcej nie zdążyli wymienić świateł, bo użalają się, że takie światła tam zamontowano, nie spodziewano się wtedy, kiedy je montowano, że będzie tam galeria sztuki. Ale o wystawie miałaś mówić. A to właśnie mówię o wystawie, bo światło, proszę Państwa, dla obrazu jest ogromnie ważne. To jest w zasadzie podstawa. I Miechowskie Galeria właśnie tym się różni, że dba o artystów. Było tu wiele znakomitych wystaw. No, może wspomnę taką jedną szczególną. Była to wystawa Tadeusza Maja, dyrektora Liceum Plastycznego w Kielcach, który jak przejeżdżał przez Miechów w drodze do Krakowa, mówi, ja tu chcę pokazać moją wystawę. I przygotował taką specjalną wystawę na temat końca świata. Wtedy jeszcze pracowałam w liceum i pamiętam zawsze młodzieży, gnębiłam ją, żeby pisali recenzję z wystawy. No i potem odczytywali na ochotnika, oczywiście i piątki dostawali. Ale jedna dziewczynka przeczytała, że po prostu weszła pierwszy raz do galerii i uciekła z płaczem, bo to, co zobaczyła, usłyszała, ją przeraziło. No wystawa rzeczywiście miała taki specyficzny charakter, była muzyka dostosowana. Nawet specjalne obrazy powstały. Pamiętam, tutaj wisiał taki krzyż na szybie malowany. Była głowa, nogi i ręce. W trakcie montażu jedna szyba się rozleciała, ale to pomogło jeszcze tej aranżacji, ponieważ artysta przewinął przez tą ramę z szybą, już taką częściowo, tylko pozostałą w ramie bandaż. Na dole płonęły świece. Były tu różne wystawy. Myślę jednak, że dla Miechowa najważniejsze są te wystawy miechowskie. No i tu też można by wymienić bardzo dużo różnych wystaw indywidualnych, zbiorowych, młodzieżowych. Już Pawełowi oddaję głos, bo się rozgadałam. No proszę Państwa, nie mam się gdzie wygadać. Więc jak nie dopuszczono do głosu, to korzystam. Ale myślę, że jeszcze inni chcą coś powiedzieć, więc oddaję słuchawkę. Chciałem, żebyś też o tej wystawie powiedziała. Zbyszek, chcesz coś powiedzieć? Mirek, Sylwia. Nikt nie chce mówić. Nie dałeś, więc to nie chcę. Nie, wyciągnie, będziemy robić. Cieszę się, że dzisiaj wśród nas jest również dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, pan Krzysztof Gajos. Cieszę się bardzo. Ostatnio, dwa tygodnie temu była wśród nas pani dyrektor zespołu szkół numer 2. Także, no i zapowiadają, że powrócą wycieczki do galerii. Po tym okresie 2 lat, kiedy panowała pandemia i nie można było tych wycieczek realizować, teraz myślę, że ta tradycja wróci z powrotem tutaj. Poproszę moich pracowników teraz. O. Mamy dla artystów o symbolicznej róży i coś na pamiątkę tej wystawy. Zbyszek Pałta. Brawo. Mirosław Szymerowski. Mirek ostatnio często tutaj bywa jako bohater. Sylwia Ogiela, stażystka BWA. Grzegorz Chorążek. Barbara Chorążek. I Krystyna Łychawa. Zaproszę do nas tutaj jeszcze pana Ryszarda Nasadę. Jest jeszcze? Aby w imieniu córki odebrał pamiątkę i kwiat.
Natalia będzie jutro w Miechowie, także wystawę zobaczy. Pan Paweł Wolkowski. Tak. Aby nie przedłużać, bo jest sporo osób i myślę, że sporo tematów do przedyskutowania z artystami. Będzie łatwiej, bo jest nas dzisiaj 7, możemy się podzielić. I jeszcze jedna informacja. Spotykamy się za tydzień o godzinie 17. Nie wszystko zdradzam, bo będzie trochę niespodzianek. W sobotę. To przepraszam, nie za tydzień, za 8 dni. Ale wszystko, jeszcze będziemy informować, będzie informacja w internecie, myślę, że jeszcze w innej formie również. No i z tego co wiem, to też w wieściach miechowskich ma być informacja, bo Gazeta Miechowska chyba się nie ukaże do przyszłego tygodnia nowa. No nie, ale na pewno będzie relacja w Gazecie Miechowskiej. Dobra, dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na mały poczęstunek, a jeszcze tutaj prosimy muzyków o tło. Tło muzyczne? Dobrze. Nie, nie, bez tła. To tło muzyczne tym razem, bo już była część, gdzie wszyscy słuchali. Nie chcemy słuchać. No i będzie można słuchać. Trzeba tylko bliżej sobie tutaj skanę. Zagramy trzy utwory jeszcze. Tak. No pewnie.
Maria wstała, to jest to słowa. Dziękuję bardzo, że to tak stało, że to mamy przyjąć.